Maszyny wojenne. W świecie lotnictwa wojskowego dominuje jeden samolot. Zbudowano go, żeby amerykańscy piloci odzyskali kontrolę nad niebem. To myśliwiec przewagi powietrznej. Potrafi wspiąć się na wysokość Mount Everest w jedyne 60 sekund. Latanie F-15 jest jak marzenie. To niesamowite uczucie. Udowodnił swoją wartość w operacji Pustynna Burza i Iracka Wolność. Odnosił sukcesy w tysiącach misji przeciwko siłom Saddama Husseina. Ten odrzutowiec stał w pierwszej linii sił uderzeniowych. Uważam, że był wspaniały. Dzięki największej sile ognia i znakomitej zwinności ustanowił zadziwiający rekord. Zestrzelił ponad 100 samolotów nieprzyjaciela bez własnych strat. W ciągu ponad 30 lat służby nie przegrał żadnej walki powietrznej. Ten, kto posiada F-15, kontroluje niebo. To najwspanialszy samolot na świecie. Dzięki materiałom archiwalnym polecimy dzisiaj do walki z samolotem F-15 Eagle. January 16, 1991 roku. Operacja Pustynna Burza. Za chwilę rozpoczną się amerykańskie ataki powietrzne na Irak. W pierwszej linii wielkiej fali samolotów koalicji leci 20 F-15. Lecą 130 km w głąb Iraku, kiedy ich radary wychwytują sygnały wroga. Kapitan John Kelk prowadzi formację F-15 i pierwszy słyszy ostrzegawczy sygnał w słuchawkach. Myśliwce nieprzyjaciela wzięły cel na jego samolot. Kelk nie jest pewny, że samolot przed nim należy do nieprzyjaciela. Jednak kiedy odrzutowiec zbliża się z prędkością ponad 2000 km na godzinę, pilot F-15 musi zdecydować, czy powinien strzelać. Radar pokazuje, że w jego kierunku leci agresywny myśliwiec, więc pilot przygotowuje się do walki. Zamyka oczy, żeby ochronić się przed blaskiem eksplozji i wciska guzik, wystrzelając rakietę powietrze-powietrze. Kilka sekund później olbrzymi wybuch rozświetla nocne niebo. Kelk został pierwszym Amerykaninem, który zestrzelił samolot lecąc F-15. 30 lat planowania ostatecznie opłaciło się. Jednak historia F-15 rozpoczęła się kilkadziesiąt lat wcześniej, podczas zimnej wojny. W 1951 roku w Korei szalała wojna. Piloci amerykańskich F-86 Sabre walczyli przeciwko rosyjskim MiG-om. Ci piloci nabyli swoje umiejętności podczas II wojny światowej. W Korei uzyskali stosunek zestrzeleń 10:1 przeciwko Rosjanom. Wynik, jaki uzyskał F-86, wydawał się osiągnięciem, do jakiego dążyliśmy. Ale nikt nigdy nie mógłby go powtórzyć. To jak bejsbolista, który podczas sezonu zalicza 60 razy home run. Kto mógłby pobić taki rekord? Po raz kolejny samoloty Sabre udowodniły swoją wartość. Ponownie ukończyły misję bez własnych strat. Podczas wojny w Wietnamie piloci amerykańscy latali na samolotach F-4 Phantom przeciwko nowej generacji radzieckich MiG-ów. Dowódcy amerykańscy zdecydowali, że nowy samolot będzie walczył z wielkiej odległości przy pomocy rakiet kierowanych. Wierzyli, że era walk powietrznych dobiegła końca, jednak rakiety nie zawsze trafiały do celu. Jedynie 14% pierwszych rakiet AIM-7 uderzyło w jakiś obiekt. Kiedy rakiety Fantoma chybiały, samolot pozostawał zupełnie bezbronny, ponieważ nie miał karabinu. Myśliwiec, który nie ma broni, nie jest myśliwcem. Problem z F-4 w Wietnamie polegał na tym, że Sparrow, rakiety kierowane radarowo, i Sidewinder, rakiety termiczne, zaprojektowano do walki z samolotami o wymiarach bombowca. Kiedy zastosowano ten system przeciwko małym myśliwcom manewrującym na niewielkich wysokościach, wyniki były naprawdę kiepskie.
the results are not pretty, and they weren't pretty for us. Radzieckie MIG-i kierowane przez Wietnamczyków wzwabiały F-4 jak najbliżej, wiedząc, że są one łatwym celem. Amerykańscy piloci nie byli szkoleni w walkach powietrznych. Wiedza zdobyta podczas II wojny światowej w Korei nie została przekazana nowemu pokoleniu pilotów-myśliwców. Szkolenie, które przeszedłem przed wyjazdem do Wietnamu, było fatalne. Szkolenie dla nowych pilotów, którzy mieli tam pojechać i walczyć w powietrzu z migami, nie było fatalne. Po prostu wcale go nie było. Bez karabinu i umiejętności walki powietrznej, amerykańskie F-4 były bezbronne. Jesteś pilotem F-4 w wirze walki powietrznej. Wykorzystałeś rakiety radarowe. Wszystkie chybiły, jak zwykle. Następnie wystrzeliłeś kilka rakiet na podczerwień. Miałeś pecha albo zająłeś kiepską pozycję i one również chybiły. Teraz nie wiesz, co robić. Nie masz amunicji i najlepiej będzie, jak wrócisz do bazy. F-4 Phantom został zaprojektowany do zestrzelenia bombowców nuklearnych. W walkach powietrznych jego ograniczenia były szczególnie widoczne. F-4, jak wszystkie radarowe myśliwce przechwytujące, dawały okropną widoczność. Projektanci uważali, że pilot lub drugi pilot będą polegać na radarach. Okna potrzebne były jedynie do startu i lądowania. Oczami pilota miał być radar. To szybka droga do śmierci, ponieważ samolot, który cię zestrzeli, zawsze jest za tobą. Te błędy okazały się kosztowne. Podczas wojny w Wietnamie zestrzelono ponad 3000 amerykańskich samolotów. Podczas większości walk stosunek zestrzeleń wynosił 1:1. To wielki wstyd. Tak postrzegały to siły powietrzne i taka była prawda. Dowódcy zdecydowali, że sytuacja musi ulec zmianie. Potrzebowali samolotu do walk powietrznych. Maszyny, która zachowa przewagę podczas działań w dowolnym miejscu na świecie. W ramach programu FX eksperymentalnego myśliwca złożono 500 projektów, ale dowódcy nie byli zadowoleni. Projekty, które złożono w pierwszym etapie, zostały odrzucone. Nie były zbyt nowatorskie. Siły powietrzne potrzebowały odzyskać przewagę powietrzną. Osiągnięcia Rosjan sugerowały, że Ameryka zaczyna przegrywać ten wyścig. W 1967 roku podczas pokazu w Moskwie odsłonięto radziecki myśliwiec kolejnej generacji, MiG-25 Foxbat. Analitycy uważali, że jest to przeciwnik, z którym należy się liczyć. Na pewno się go przestraszyli, bo była to maszyna, która potrafiła latać z prędkością 3 machów. Potrafiła też wspiąć się na pułap ponad 20 tysięcy metrów. Mogła pokonać każdy amerykański myśliwiec. W ciągu kilku lat radziecki myśliwiec pobił kilka rekordów prędkości. Amerykanie zaczęli budowę myśliwca, który mógłby pokonać MIG-a. Nikt nie przypuszczał, że na zawsze zmieni on historię lotnictwa. Po utracie przewagi lotniczej na rzecz radzieckiego MiG-25, amerykańscy projektanci samolotów znaleźli się w punkcie wyjścia. Dowódcy zdali sobie sprawę, że potrzebują kogoś, kto naprawdę rozumie myśliwce. Potrzebowali człowieka z praktycznym doświadczeniem w walce powietrznej oraz wiedzą techniczną. W końcu znaleźli go. Swoje umiejętności walki doskonalił w Korei, ale rozgłos zdobył pracując nad taktyką walk powietrznych w szkole Nellis Fighter Weapons. Nazywał się major John Boyd. Znany był jako szalony major. Był kompletnie zapatrzony w walki powietrzne. Całe życie poświęcił pojedynkom z innymi pilotami w siłach powietrznych. Budował też teorię tych walk. Były to nowatorskie pomysły, które zmieniły sposób, w jaki latamy. Majora Boyda poproszono o ocenę propozycji myśliwca X, wczesnych planów przyszłego nowego amerykańskiego myśliwca. Przywieźli tego nieokrzesanego geniusza do Pentagonu i powiedzieli: tutaj mamy projekty, potrzebujemy twojej oceny.
A John odpowiedział: nie znam się na projektach samolotów, ale nawet gdybym wykonał tragiczny projekt, to i tak byłby lepszy niż to, co tu macie. Boyd zdał sobie sprawę, że bez nowatorskich pomysłów siły powietrzne znowu dostaną kiepski samolot, jak F-4. Zwinność musiała stanąć na czele listy specyfikacji projektowych. Boyd potrzebował skorzystać z najnowocześniejszych komputerów. Siły powietrzne posiadały takie maszyny, ale biurokraci nie dali mu do nich dostępu. Pomysłowemu Boydowi udało się zalogować nieoficjalnie, pracując po godzinach. Do tego momentu nieobliczalne zachowanie szalonego majora zdążyło już przysporzyć mu wrogów w Pentagonie. Pewien pułkownik oskarżył go o kradzież czasu komputerowego wartego $1 000 000. Dla niektórych oficerów John Boyd na zawsze miał zostać jedynie niebezpiecznym szaleńcem. W końcu zachowanie Johna spowodowało, że z każdej strony płynęły na niego skargi. Ale główny dowódca zawsze go wspierał, a John stworzył genialny projekt. John Boyd stworzył rewolucyjne specyfikacje projektowe dla nowego myśliwca X. Do konkursu o kontrakt na zbudowanie myśliwca przystąpiły 3 firmy. Miały 9 miesięcy na stworzenie ostatecznego projektu. W 1969 roku ogłoszono zwycięzcę. Kontrakt przyznano firmie McDonnell Douglas Corporation. Rozpoczęły się 3 lata ciężkiej pracy. W sumie na zbudowanie samolotu poświęcono 2,5 miliona godzin. Wreszcie 26 czerwca 1972 roku pierwszy F-15 opuścił fabrykę w St. Louis. Następnego dnia Eagle poleciał w swój pierwszy lot. Natychmiast stało się jasne, że ten samolot wykroczył poza wszelkie schematy. Szybkość wspinania się F-15 była niesamowita. To ważna cecha skutecznego myśliwca przechwytującego. Potrafił wspiąć się na wysokość 10 tysięcy metrów w nieco ponad 60 sekund. Wprowadzono też rewolucję w kokpicie. Sprzęt zaprojektowano tak, żeby nic nie odwracało uwagi pilota. Podczas ataku lub obrony pilot musi skupić się na wrogu, a nie na odczytywaniu instrumentów samolotu. Jeden element, znany jako HUD, miał uprościć wszystkie wyświetlacze. HUD pomaga nam na wiele sposobów. Nie musimy patrzeć w dół, żeby sprawdzać dane. Wszystko, co robimy i czego potrzebujemy, wyświetla się przed nami. Mamy tam bieżącą wysokość i prędkość, liczbę machów i G. Widzimy, czy rakieta jest gotowa do wystrzelania po namierzeniu celu. Widzimy, czy jesteśmy gotowi do zrzucenia bomby. Wszystko, czego potrzebujemy, znajduje się przed nami. HUD wyświetla informacje na owiewce kokpitu, natomiast system HOTAS oznacza, że pilot nie musi nawet patrzeć w dół, żeby wystrzelić rakietę. To udogodnienie jest kluczowe w ferworze walki. System HOTAS zaprojektowano, żeby pilot mógł pracować efektywniej. HOTAS umożliwia szybkie i łatwe przechodzenie do innego trybu walki. Dzięki niemu możemy zestrzelić wroga i pozostać przy życiu. HUD i HOTAS sprawiają, że myśliwiec jest przedłużeniem ciebie. Pilot i maszyna stają się jednością. Piloci, którzy latali na wcześniejszych myśliwcach, byli pod wrażeniem możliwości F-15. Pamiętam, że przez pierwsze 2 lub 3 lata, kiedy latałem F-15, wciąż myślałem, te rozwiązania są znakomite. Moi koledzy mieli te same wrażenia. Wiedzieliśmy, że wiele rzeczy zostało poprawionych. Technologia pocisków rakietowych również poszła naprzód. Co ważne, poprawiono współpracę rakiet z radarem F-15. Możesz mieć dobre rakiety. Jeżeli jednak nie możesz ich wycelować przy pomocy dobrego radaru, który zapewnia wszystkie potrzebne informacje, nie skorzystasz z nich w skuteczny sposób.
W F-15 potężne radary miały zapewnić niezwykłą skuteczność rakiet powietrze-powietrze. Jeżeli system zadziałałby w ferworze walki, stałby się kluczem do uzyskania przewagi. F-15 byłby wtedy najlepszy. W teorii radar F-15 miał zlokalizować i zniszczyć wroga, zanim ten zorientowałby się, co w niego uderzyło. Według Dicka Anderega ten system był rewelacyjny. Pamiętam, jak podczas prób na F-15 wróciłem do bazy i powiedziałem mojemu instruktorowi. Latałem ponad 2000 godzin na F-4. Walczyłem na F-4 i uczyłem walczyć na F-4. Teraz leciałem F-15 siódmy raz. Nigdy nie byłem tak skuteczny na F-4, jak po 7 lotach na F-15. W ciągu 3 lat po pierwszym locie Eagle pobił wiele rekordów. Odebrał wszystkie 8 rekordów prędkości wspinania MiG-25, myśliwcowi, którego miał pokonać. Przy takich osiągnięciach inne kraje szybko zainteresowały się kupnem F-15 dla własnych wojsk. Izrael był pierwszym państwem, któremu zezwolono na zakup. Doświadczenia izraelskiego pilota szybko dowiodły, jak wytrzymały jest F-15. Kapitan Zivi Nedivi przeżył koszmar każdego pilota, kiedy podczas ćwiczeń wydarzyła się katastrofa. Leciał w symulowanej misji obrony powietrznej i miał przejąć wrogi samolot. Kątem oka zobaczyłem numer 3. To był prowadzący drugiej formacji. Leciał do góry nogami. Byłem na wysokości ponad 4000 kilometrów i wystrzeliłem rakietę. Pomimo, że był do góry nogami, nadal się wznosił. Ja leciałem w takiej pozycji. Nie widzieliśmy się i zderzyliśmy się ze sobą. Nastąpiła wielka eksplozja. A4 natychmiast wybuchł. Ja leciałem pod kątem 30 stopni w dół. Samolot obracał się. Zaraz po katastrofie powiedziałem nawigatorowi, żeby przygotował się do opuszczenia samolotu. Odpaliłem dopalacze. Kiedy lecisz w stronę ziemi, to ostatni pomysł, jaki przychodzi ci do głowy. Samolot powoli przestał się obracać i mogłem podciągnąć nos do góry. Powiedziałem skrzydłowemu, żeby zbliżył się i obejrzał mój samolot. Ze skrzydła wylatywał strumień paliwa i nie można było zobaczyć, co się stało. Nedivi przeżył kolizję i odzyskał częściowo kontrolę nad samolotem. Znajdował się około 15 kilometrów od najbliższej bazy, ale miał nadzieję, że uda mu się bezpiecznie wylądować. Jednak nie widział, co stało się ze skrzydłem. W rzeczywistości F-15 został tak poważnie uszkodzony, że leciał na jednym skrzydle. W jakiś sposób pilotowi udało się odzyskać kontrolę nad samolotem i podejść do lądowania. Zbliżyłem się do lotniska. Zazwyczaj nadlatujemy z prędkością 130 węzłów. Ja leciałem z prędkością 250 węzłów. Podchodziłem do lądowania dwukrotnie szybciej niż powinienem. Spuściłem hak, na około 1/3 długości pasa znajdował się kabel. Hak zaczepił się o niego. Jednak z powodu prędkości, do jakiej nie został zaprojektowany, oderwał się od samolotu. Zatrzymaliśmy się jakieś 7 metrów od barierki. Wtedy mój skrzydłowy powiedział: nie uwierzysz, na czym tutaj doleciałeś. Otworzyłem kokpit i odwróciłem się, żeby uścisnąć rękę nawigatorowi. And I reached back to shake the hand of the navigator.
Kiedy się odwróciłem, zobaczyłem po raz pierwszy, że nie mam skrzydła po prawej stronie. Gdybym o tym wiedział, prawdopodobnie katapultowałbym się. To oczywiste, że nie można latać tak uszkodzonym samolotem. Nie sądzę, żeby jakikolwiek inny samolot mógł przy takich uszkodzeniach przynieść nas bezpiecznie do domu. Najlepiej podsumował to mój dobry przyjaciel, który był pilotem F-16. Kiedy zobaczył, że nie mamy skrzydła, jego pierwsze słowa brzmiały: czy mogę przesiąść się do F-15? Teoretycznie to niemożliwe, żeby samolot leciał z jednym skrzydłem. McDonnell Douglas wysłał zespół do zbadania tego wypadku. Najpierw myśleli, że ten wypadek zdarzył się w trakcie kołowania, że nie mógł wydarzyć się w powietrzu. Ale kiedy zaczęli to analizować, stwierdzili, że F-15 ma szeroki kadłub. Kiedy lecisz nim bardzo szybko, zachowuje się jak rakieta i nie potrzebuje skrzydeł. Eagle dokonał niemożliwego. Jeżeli pilot mógł wylądować F-15 bez jednego skrzydła, oznaczało to, że samolot mógł wytrzymać niewyobrażalne uszkodzenia na polu bitwy. Jednak nadal nie było wiadomo, jak Eagle spisze się przeciwko MiG-25. Po raz pierwszy obejrzeliśmy dokładnie MiG-25, kiedy rosyjski pilot Wiktor Balenko przeszedł wraz ze swoim myśliwcem na stronę Japonii. Japończycy i Amerykanie natychmiast rozebrali samolot na lotnisku. Okazało się, że miał on o wiele mniejsze możliwości niż początkowo uważano. MiG-25 w teorii wyglądały niegroźnie. W powietrzu po raz pierwszy starły się z nimi siły izraelskie. Od momentu powstania współczesnego państwa Izrael na Bliskim Wschodzie rozgorzały wojny. Jeden z takich konfliktów wybuchł pod koniec lat 70., kiedy Izrael i Syria walczyły o kontrolę nad Libanem. Syria posiadała nowoczesne siły lotnicze z radzieckimi samolotami MiG-25 Foxbat. Moim zdaniem była to rywalizacja między technologią radziecką a amerykańską. Ten test miał pokazać, kto jest lepszy. Dwudziestego 7 czerwca 1979 roku grupa izraelskich fantomów zaatakowała cele na libańskim wybrzeżu. Nagle dostrzegły nadlatujące syryjskie migi. Myśliwce nieprzyjaciela mogły zaatakować w ciągu kilku sekund. Formacja izraelskich F-15 ochraniała fantomy, patrolując niebo powyżej. Piloci natychmiast włączyli dopalacze i zwrócili się ku wrogim migom. Każdy pilot wybrał cel i wystrzelił rakiety powietrze-powietrze. Kilka sekund później Sidewindery rozdarły kadłuby migów. Po raz pierwszy nowa amerykańska technologia zmierzyła się z rosyjskimi migami. Zakończyło się to wielkim zwycięstwem F-15. Eagle zdobył 5 zestrzeleń w pierwszym dniu walki. F-15 zdominował niebo nad Bliskim Wschodem. Podczas wojny w Libanie siły izraelskie zestrzeliły około 80 samolotów. O ile dobrze pamiętam, Izrael nie stracił ani jednej maszyny. Amerykańscy piloci mogli jedynie obserwować to starcie. Sami nie mieli jeszcze okazji poprowadzić F-15 w prawdziwej bitwie. 10 lat upłynęło, zanim amerykańskie myśliwce ponownie zostały wezwane do walki. Drugiego sierpnia 1990 roku wojska Saddama Husseina weszły do Kuwejtu, grabiąc i niszcząc teren na swojej drodze. Ameryka nie zwlekała z odpowiedzią. Nie można było pozwolić, żeby Saddam zagroził zapasom ropy na Bliskim Wschodzie. Istniała możliwość, że jego wojska wejdą do Arabii Saudyjskiej. Należało powstrzymać go za wszelką cenę. Rozpoczęto operację Pustynna Tarcza. 166 F-15 zostało wysłanych do Arabii Saudyjskiej. Ich zadaniem było chronić rafinerię na północy kraju przed zbliżającymi się wojskami Husseina. W tym momencie trwają już ataki na cele militarne w Iraku.
F-15 miały okazać się niezbędne do odniesienia sukcesów operacji Pustynna Burza. Ich amerykańscy piloci nie brali jeszcze udziału w walce. Teraz mogli dowieść, że ich myśliwce są najlepsze na świecie. Rok 1991. Amerykańskie F-15 były pierwszymi samolotami wysłanymi nad Zatokę w ramach operacji Pustynna Burza. Ich zadaniem było powstrzymać ofensywę Saddama Husseina i pomóc w wyzwoleniu Kuwejtczyków. Przeciwko nim stanęła największa siła na Bliskim Wschodzie. Saddam posiadał 550 samolotów bojowych, między nimi znajdowały się MiG-29 Fulcrum. To było nowe wyzwanie dla F-15. Ta wojna była dokładnie zaplanowana. Amerykańskie Taktyczne Centrum Kontroli Powietrznej wydało 600-stronicowy dokument. Stanowił on mapę kampanii powietrznej zaprojektowanej przez generała Chucka Hornera. Opisywał każdą misję, każdy cel i broń, jakiej należy użyć podczas tego zadania. Generał Horner zaplanował walkę powietrzną. Pracował codziennie po 15-20 godzin. Przychodził do mnie czasami i zadawał pytania na temat F-15. Na przykład, czy wasz samolot da radę uderzyć w ten cel? Pokazywał mi zdjęcia satelitarne, mapy i opis celu, a ja dawałem mu odpowiedź. Zazwyczaj mówiłem, że F-15 da sobie radę. Jeżeli mamy dobre współrzędne, możemy uderzać. Celem kampanii powietrznej było przede wszystkim zyskanie kontroli nad niebem, ponieważ to umożliwiało przeprowadzenie innych operacji. Drugim celem było osłabienie armii irackiej, żeby nie mogła stawić oporu naszym siłom naziemnym podczas wyzwalania Kuwejtu. Trzeci cel był poboczny i polegał na zaatakowaniu systemów broni masowego rażenia, nuklearnych, biologicznych i chemicznych oraz rakiet SCAD, które mogły dostarczyć tę broń. Dwa pierwsze zadania powierzono F-15. F-15C, myśliwce walki powietrznej, miały zapewnić dominację na niebie. F-15E, samoloty uderzeniowe, miały bombardować silnie strzeżone cele. 17 stycznia 1991 roku plan został wcielony w życie. Prezydent George Bush senior wydał rozkaz ataku na Irak. Mike Smith pracował w Centrum Kontroli Taktycznej. Przekazywał dywizjonom F-15 informacje na temat celów. Podczas kilku pierwszych nocy skoncentrowaliśmy się na wyrzutniach SCAD-ów. Chcieliśmy zniszczyć wszystkie wyrzutnie w zachodnim Iraku. Izrael zagroził, że użyje broni nuklearnej, jeżeli zostanie zaatakowany rakietami SCAD, niosącymi głowice biologiczne lub chemiczne. Dlatego właśnie czuliśmy na sobie olbrzymią presję w związku z wyrzutniami SCAD-ów. Fala myśliwców F-15 miała oczyścić iracką przestrzeń powietrzną przed nadejściem sił uderzeniowych. Czekała ich pracowita noc. Walczyły w pierwszej linii operacji Pustynna Burza. Lecieliśmy w pierwszej fali 24 F-15E. Mieliśmy uderzać na wyznaczone cele. Były to wyrzutnie rakiet SCAD wzdłuż zachodniej granicy. Formacja Richa Horana pędziła w stronę irackiej przestrzeni powietrznej. Najpierw jednak musieli przeprowadzić trudną operację. Najbardziej baliśmy się tankowania w powietrzu. Była bardzo ciemna, bezksiężycowa noc. Podczas tankowania kilka razy byliśmy blisko kolizji z tankowcem albo z innymi samolotami. Tylko olbrzymia ostrożność uratowała pilotów przed katastrofą. F-15 Eagle nadal musiały pokonać ponad 300 km. Leciały bardzo nisko nad pustynią. Rozpoczęły bombardowanie na długo przed tym, zanim Irakijczycy je zobaczyli. Rich Horan odpowiedzialny był za odnajdywanie wyrzutni rakietowych. Byliśmy niecałe 20 km od celu. Rozmawialiśmy o tym, że nie jest tak źle i że wszyscy chyba śpią. I w tym momencie rozpętało się piekło. Po prostu wybuchły pierwsze bomby i Irakijczycy odpowiedzieli na bombardowanie. Po chwili niebo wypełniło się pociskami przeciwlotniczymi.
To był najlepszy pokaz sztucznych ogni, jaki kiedykolwiek widziałem. Rozmawialiśmy o tym w kokpicie. I nagle zdałem sobie sprawę z tego, co tak naprawdę oglądam. Uświadomiłem sobie powagę sytuacji. Wiedziałem, że chcą nas zniszczyć. Pośród ciężkiego ognia artyleryjskiego, Horan koncentruje się na radarze i odnajduje wyrzutnię rakietową. Zobaczyłem nasz cel. Kiedy włączyliśmy obraz na podczerwień, widzieliśmy światło na ogonie rakiety. Zrzuciliśmy bomby i odlecieliśmy. Ogromna eksplozja wstrząsnęła wyrzutnią rakietową. Horan i jego pilot dołączają do pozostałych F-15. Wszystkie 24 samoloty bezpiecznie dotarły do celów, ale nadal pozostają głęboko wewnątrz irackiego terytorium. Nagle na radarze Horana pojawia się nowe zagrożenie. Czy to jeden z MiG-ów 29? Widzieliśmy, jak leci równolegle do nas, następnie oddala się o kilka kilometrów i kieruje w stronę jednego z naszych samolotów. Wycelowaliśmy w niego, żeby dać mu do zrozumienia, że go widzimy. Mieliśmy nadzieję, że zareaguje albo że wystrzelimy rakietę AIM-9. Wtedy on odleciał. Iracki pilot nie chciał uderzać w dużą formację F-15, a może tylko czekał na lepszą okazję do ataku. Nigdy nie sądziłem, że będę oglądał się za siebie. Wtedy prawie stałem na fotelu i sprawdzałem, czy za nami poleci. Jakąś minutę później zobaczyłem wielką kulę ognia. Ten samolot prawdopodobnie uderzył w ziemię. Pilot iracki nie posiadał udogodnień do latania w nocy jak F-15. Prawdopodobnie stracił kontrolę nad samolotem i uderzył w pustynię. To była decydująca noc dla amerykańskich F-15. Myśliwce uderzeniowe przedarły się przez siły wroga i zniszczyły cele. Natomiast F-15C zestrzeliły 6 irackich samolotów. Były to pierwsze zestrzelania podczas operacji Pustynna Burza. Wielu irackich pilotów uświadomiło sobie, że nie zwyciężą. Próbowali uciekać do Iranu. Do irańskiej granicy nie było daleko, ale siły koalicji były czujne. Podczas jednego patrolu kapitan Thomas Dietz zauważył kilka irackich samolotów uciekających w stronę Iranu. Kontroler powiadomił nas, że kilka irackich samolotów wystartowało z lotniska na północ od Bagdadu. Zbliżyliśmy się do nich. Wystrzeliliśmy rakiety, zanim nas zauważyli. Pierwsze pociski nie trafiły, więc zbliżyliśmy się do nich na około 1,5 kilometra i odpaliliśmy rakiety naprowadzane termicznie. Rakiety nowej generacji są bardzo dokładne, więc Dietz zdziwił się, kiedy zobaczył, że rakiety chybiły. Widziałem, jak głowice rakiet eksplodują, a irackie samoloty lecą dalej. Zastanawiałem się, co mogło się wydarzyć. Jednak kilka sekund później samolot po lewo zaczął płonąć. Zobaczyłem też ogień na samolocie po prawo. Następnie samolot po lewo zmienił się w kulę ognia. Drugi myśliwiec również eksplodował. W tym momencie pomyślałem, że jestem najlepszym pilotem myśliwca na świecie. Potem przyszło mi do głowy, że powinienem rozejrzeć się i sprawdzić, czy w pobliżu nie ma innych irackich samolotów. Spojrzałem w lewo, a tam w odległości kilkuset metrów ode mnie leciał wrogi myśliwiec i celował w moją stronę. Mógł zestrzelić mnie z karabinu. Kapitan Dietz znajduje się w poważnym niebezpieczeństwie. Czy irackiemu pilotowi uda się go zestrzelić? Po zestrzeleniu irackiego myśliwca, Thomas Dietz zauważył inny samolot lecący w jego stronę. Musiał szybko zareagować. Wróg mógł otworzyć ogień z karabinów w każdej sekundzie.
Zacząłem planować manewr, który wyprowadziłby mnie z tego położenia. Wtedy zdałem sobie sprawę, że widzę jedynie przednią połowę samolotu. Z tyłu ciągnęła się ognista smuga. Kokpit był otwarty, to znaczyło, że pilot katapultował się. Za samolotem leciał mój skrzydłowy. To on go zestrzelił. F-15 odnosiły podobne sukcesy podczas całej wojny w Zatoce. Irackie siły powietrzne zostały unieszkodliwione w ciągu pierwszych 2 lub 3 nocy. Jeżeli Irakijczycy mieli jakieś inne samoloty, nie latali na nich. Podczas operacji Pustynna Burza zestrzelono jedynie 2 F-15. Ten wynik to świadectwo wysokich umiejętności ich pilotów. Odbyli oni 2400 misji. Dzięki nim irackie siły powietrzne nie zagrażały już działaniom naziemnym. Podczas wojny w Zatoce F-15 udowodniły swoją wartość. Przed wojną wszyscy uważali, że z F-15 trzeba się liczyć. Po wojnie ich reputacja była już mocno ugruntowana. Kuwait został wyzwolony, a Saddam Hussein pokonany. Jednak próba sił nad Zatoką nie zakończyła się. Amerykańskie siły powietrzne nadal latały nad Irakiem. Przez 12 lat dokładnie obserwowały irackie działania wojskowe. Jednak 11 września 2001 roku wszystko się zmieniło. Dziś rano anonimowi sprawcy zaatakowali wolność. My będziemy bronić wolności. Stany Zjednoczone dopadną i ukarzą siły odpowiedzialne za te działania. To było dla mnie oczywiste, że my, piloci wojskowi, weźmiemy udział w tym, co się stanie. W tamtym momencie oczywiście nie wiedzieliśmy, kto nas zaatakował, ani w jaki sposób odpowiemy na ataki. Ale byłem pewien, że jeżeli podejmiemy jakieś działania, F-15E będą ich częścią. Miałem nadzieję, że ja również wezmę w nich udział. 11 września nasz kraj po raz pierwszy od dawna został zaatakowany. Kiedy dzieje się coś takiego, żadne państwo nie zwleka z odpowiedzią. Nasz kraj walczy o wolność. Atak z 11 września był zamachem przeciwko wolności. To nas zjednoczyło. Wkrótce F-15 stanęły w pierwszej linii wojny z terroryzmem, pomagając w tropieniu Al-Kaidy w Afganistanie. Rola F-15E w Afganistanie polegała przede wszystkim na wsparciu powietrznym. Współpracowali z siłami naziemnymi, szukali dla nich Al-Kaidy i pomagali określać, czy odnalezione jednostki to prawidłowe cele. Podczas konfliktu w Afganistanie bezcenny okazał się daleki zasięg F-15E. Uderzaliśmy w cele poza zasięgiem armii. Byliśmy przedłużeniem prawa. F-15 współpracowały z jednostkami naziemnymi, bombardując cele zidentyfikowane przez wojsko. Afganistan został wkrótce uwolniony spod reżimu talibów. Jednak wtedy problemy rozpoczęły się w innym miejscu. Amerykańskie siły powietrzne prowadziły działania nad Zatoką 12 lat po operacji Pustynna Burza. Ale na początku 2003 roku stało się jasne, że Saddam Hussein i prezydent Bush nie dojdą do porozumienia w sprawie broni masowej zagłady. Na początku marca ponownie wybuchła wojna. Irackie siły powietrzne zintensyfikowały działania na kilka tygodni przed wojną. Jednak kiedy konflikt rozpoczął się, nie były chętne do walki. Myśleliśmy, że podczas pierwszych dni wojny będą stawiać opór. Przylatywaliśmy nad ich lotniska i czekaliśmy, aż wzniosą się w powietrze.
Chcieliśmy walczyć z nimi i ich zestrzelić. Ale oni wiedzieli, że kiedy do nas przylecą, zginą. Byliśmy gotowi ich zestrzelić, kiedy tylko wystartują. Po doświadczeniach z operacji Pustynna Burza Irakijczycy wiedzieli, że nie ma sensu walczyć z F-15. To był chyba pierwszy raz w historii, kiedy żołnierze nie próbowali walczyć. Ten, kto się waha, przegrywa. Kiedy zdecydowali się pozostać na ziemi, natychmiast nadleciały nasze bombowce i zniszczyły ich. Tylko iraccy piloci mogli powiedzieć, dlaczego naprawdę nie chcieli walczyć z siłami koalicji. Może chcieli oszczędzić swoje samoloty do walki w nowym reżimie. Nie rozumieliśmy, dlaczego zaczęli zakopywać swoje samoloty w piasku. Może próbowali dać nam do zrozumienia, że nie zamierzają walczyć. Ale my i tak niszczyliśmy ich samoloty. Po uzyskaniu przewagi powietrznej, F-15 zaczęły pomagać amerykańskim jednostkom na ziemi. Przeprowadziliśmy misję wsparcia powietrznego dla oddziałów, które szły z Kuwejtu do Bagdadu. Naszym zadaniem było zniszczenie irackiej broni. Podczas tych misji kluczowa okazała się precyzja F-15 w zrzucaniu bomb kierowanych laserowo. Codziennie, przez 24 godziny lataliśmy nad Bagdadem i zrzucaliśmy bomby na czołgi, broń i pojazdy opancerzone, jeżeli tylko udało nam się je znaleźć. Mam nadzieję, że dzięki temu naszym kolegom na ziemi łatwiej było przejąć Bagdad. To połączenie sił powietrznych i naziemnych okazało się śmiercionośne. Amerykańskie oddziały dotarły do przedmieść Bagdadu jedynie 14 dni po rozpoczęciu wojny. Po 12 latach postanowiliśmy wreszcie zrobić tam porządek. To oczywiście nie jest usprawiedliwienie dla inwazji na kraj, ale Saddam był naprawdę złym człowiekiem. Wyrządził wielkie zło temu państwu i trzeba było go usunąć z równania. Cieszę się, że mieliśmy narzędzia, żeby tego dokonać. F-15 odegrały kluczową rolę w obaleniu Saddama. Jednak w niestabilnym świecie wkrótce wybuchną kolejne konflikty. F-15 są gotowe, żeby w ułamku sekundy znaleźć się w dowolnej części świata. Chcemy być pewni, że potrafimy pokonać każdego przeciwnika. Wciąż upewniamy się, że jesteśmy najlepsi, że nikt nie stanowi dla nas wyzwania i że utrzymujemy przewagę w powietrzu. Chcemy dominować na niebie i na polu bitwy. Do tej pory żaden inny samolot nie dorównał F-15. Jednak wciąż powstają nowe myśliwce i pewnego dnia któryś z nich może okazać się lepszy. Nowa technologia i ciągłe szkolenia pomogą F-15 pozostać na szczycie. Chcę mieć możliwość całkowitego zdominowania wroga. Jeżeli mamy walczyć, nie chcę, żeby to była sprawiedliwa walka. Chcę mieć całkowitą przewagę. To dlatego trenujemy z całych sił. Musimy być pewni, że potrafimy utrzymać nasze znakomite wyniki. Pilot myśliwca nigdy nie przyzna się, że jest ktoś od niego lepszy. Amerykański pilot myśliwca wie, że nie ma lepszych. Dlatego lecimy do walki i wiemy, że wygramy. Współczynnik zestrzeleń 104-0 to unikalny wynik F-15. Czy ktokolwiek potrafiłby dziś pobić ten rekord? Ten wynik jest zupełnie nie do pomyślenia. Przecież zawsze może się zdarzyć, że ktoś popełni błąd, albo będzie miał po prostu gorszy dzień i zostanie zestrzelony. A jednak doświadczenia izraelskich i amerykańskich sił powietrznych z F-15 są po prostu fantastyczne. Wersja polska Toja Studios. Tekst Sylwia Sierszeń. Czytał Remigiusz Fladrowski.